Siema, 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 więc znajdujemy się w bazie wojskowej, gdzie zostaliśmy złapani i przetrzymywani. I co teraz? Teraz dałoby się stąd wyjść. Ale nie wiem jak jeszcze. Łatwo przebić te drzwi, tak, to może... Ale nie, bo on mnie wtedy zastrzeli. Dobra, spróbujemy zagwizdać. Tak, parcie. Pyk! Widzieliście jak ładnie? Dobra, teraz skakujemy do góry. Co tu mamy? Nasz plecak. Dobra, idziemy jeszcze wyżej. I kogo tu ciągną? To najprawdopodobniej ktoś z naszych znajomych. Jakaś kobieta. W ogóle patrzcie, ile tu uchodźców jest. I chcą ją dać najprawdopodobniej pod prysznic, aby sprawdzić, czy niczego przy sobie nie ma. I może mi się uda ich powstrzymać, o ile taka jest fabuła. Nie mogę teraz tu przejść, może jak zamkną? Tak. Teraz mogę się tu przebić, a więc idziemy sobie dalej. Jej już nie ma. Czyli my idziemy w prawo, w prawo, w prawo. Tu nic nie ma. I tu mamy prysznicę. Patrzcie, jest ona i dwóch żołnierzy. Take off your clothes. We have to decontaminate you. I'm fine! I'm clean! I promise! I'm sure of that. More importantly, you're a pretty girl. But we have to be sure that you aren't going to bite us. The shower will help us to be sure. Take off your clothes. Oh, please! We'll do it the hard way if that's how you want it. Here, get dressed. What? How did you find me? People who make noise stir up a lot of attention. Hurry up, we need to get out of here. Wayne, what happened to us? Where's Sam? And Ben? They're all dead, Stella. But they said this was somewhere safe. That they'd put us in quarantine. That Seattle... You've just seen it with your own eyes. Seattle is dead. That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter? Shannon? Lydia? No, Randall. But they have people trapped all over. They could be here somewhere. Come on, let's go. We've got to find them and leave this place. Jak widać, w grze pojawił się również wątek erotyczny, chcieli ją rozebrać. Tak więc co, spróbujemy się jakoś stąd wydostać, tylko jeszcze nie wiem jak. Trzeba wyłączyć zasilanie, dobra, idziemy. Gdzie ja tutaj zaraz znajdę zasilanie? Nie mogę aż tu kucnąć. Tak, a ona może, a ja nie mogę, bo jestem za stary, to jest normalnie chore. Dobra, otworzyła mi drzwi, możemy wejść. I biegniemy dalej. Lol, jeszcze muszę jej pomagać. No właśnie, za dupę. Dobra, i biegniemy. Patrzcie, przecież... Oni zaraz mnie zobaczą i taki będzie finał. Ona tu doskoczy. Patrzcie, jaka sprytna. Trochę dziwnie to wyglądało, ten jej skok, ale dobra. Otwieraj. Otwierać, policja. Dobra, i co my tu mamy? Trzeba wejść po drabince. I przeskoczyć najprawdopodobniej na drugą stronę. Ech! Dobra, udało się. Włączamy, a raczej otwieramy jej drzwi. I tak trzeba prąd wyłączyć, bo jak widzicie tutaj na ziemi jest. Dobra. Och, udało się. I z drugiej strony trzeba wyłączyć zasilanie. Dobra. Myślę, że nam się to uda. Tyk. I rozwalamy kudeczkę. No. Teraz do góry. Ciekawe, czy ona tu wskoczy. Wskoczysz? Skoczysz czy nie? Tak, bo ona oczywiście musi pierwsza, ja nie mogę pierwszy, bo gra się zbuguje, dobra. Idziemy po drabince w dół. Pyk. I wyłączamy główny generator zasilania. I co się teraz będzie działo? Gasną światła i mamy filmika najprawdopodobniej. No jak widać wyłączyliśmy prąd, zombie się dostało na teren bazy. No i co? A my teraz musimy uciekać. Tak czy nie? Tak, bo strzelają. Chodź. Ciekawe czy doskoczę. Uch! O fajnie, zestrzeli mnie w biegu. Chyba nie tak miało być. A czemu je... Ona jeszcze przeskakuje, patrzcie, ja sobie stoję na dnie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Bo to jest trochę dziwne.
Dobra, teraz ona biegnie przodem, to więc może mi się to uda. Ja go zastrzelę. Pyk. A jej pomagam. No właśnie. Dobra, jego może nie będę musiał. Stój, postrzelam. I włazimy, chodź. O, zombie. Pyk. W łeb, tu kłódka z tego co widzę jest. Dobra, udało się. Pyk. A drzwi są zamknięte z drugiej strony. A tam ktoś się dobija do drzwi z tyłu za nami. Tak więc wypadałoby te drzwi rozwalić. Dobra, szybko. I co my tu mamy? Dalej uciekamy. Tak, tylko że ja teraz tutaj nie przejdę. Nie pozwól im się dostać do środka, czyli co? Ty przejdziesz, a ja będę musiał chronić tego. Wow, nie trafiłem jeszcze mu w łeb. Fon. Szybko muszę naładować. Dobra, chyba mi otworzyła. Mogę już? Nie mogę. No zdychaj. Teraz? Jest, udało mi się, dobra. I takim oto sposobem jesteśmy w środku, ale naszej kobiety nie ma. Gdzie jest Stella? No właśnie. A więc rozwalamy tutaj. Pyk, jeden strzał w łeb. Bo więcej naboi niestety nie mam. Szybko, szybko, szybko. Tak, tylko co ja teraz mam zrobić? I takim oto sposobem trochę zepsułem. Bo nie o to w tym chodziło. Szybko. Dziwna sprawa z tym wszystkim. A, bo musiałem pierw na to wskoczyć, tak. Nie wiem co się dzieje. Właśnie zginąłem. Bo jak widać zombie nas dopadły i próbujemy ponownie. To już faktycznie chyba końcówka gry. Szybko. Udało mi się wskoczyć, yeah. A ona się przemknęła. Teraz idziemy górą i mam nadzieję, że doskoczę do tego okna tam. Pyk. Jest, udało się. Tak, ale zombie jak widać są wszędzie. A tu jest nasza kobieta. Coś żeśmy sobie wzięli. I pyk z bara. Chodź tu, szybko. Dobra, nie będę nawet do nich strzelał. Patrzcie, wow, wszystko wybucha. Pyk z bara. Tak, ale jak zwykle tutaj są też zombie. No won. I my coś tu mamy. Odsłaniaj szybko. Bo one tu idą. Dobra, kurtka. No won. To trzeba z shifta. Dobra, rozbiegamy się. Wow, i gdzie my jesteśmy? Na jakimś pomoście. Szybko, szybko, mamy filmik. It's locked. We're going to die, Randall. My family is still in there somewhere. I know it. I don't want to be a monster. Don't let me become a monster, Randall. Don't. Stella, no. What are you doing? Kill me. No. Kill me. I can't. You have to. You no. have to. Never. Kill me. Fajne oczy miał. Tak, zombie i gonią, a oni sobie rozmawiają. Dobra, teraz mamy kolejną wizję jakąś. Zombie i gonią, a ta zabij mnie, zabij. On miał fajne takie oczy. Cóż tu się dzieje teraz? Tak, znowu jestem w jakiejś wizji. Nie wiem, czy to znowu mój dom. Tak, to chyba znowu mój dom. Tak, i znowu. Ale teraz tapety chociaż są całe. Wcześniej były odpadnięte. Nie wiem, już trochę się pogubiłem teraz. O co chodzi? I znowu mnie goni zombie. I ten obraz jakiś taki dziwny. Znaleźliśmy rodzinę w tym domu. I don't wanna be a monster. I don't want us to become that. Only two shells. Kill me. I love you. Kill me! Kill me! No, don't you get it? You have a choice. We all do. Choices that define us. Choices that tell us who we are.
You can't give up. You can't make that choice. It goes nowhere. Choose to be strong for Carla. Choose to be strong for Sam. For Ben. Choose to fight, Stella, no matter what. Choose to live. I should have died with you that day, my daughter. But I didn't. I couldn't bear it. I put it out of my mind, like it never happened. Buried the memory so deep, even I couldn't find it. I made a different choice this time, Shannon. A choice I can live with. I'm ready. Wow, jak widać dziwne to wszystko. Zrobił dziurę w pomoście, żeby kobieta się wydostała, tak. No i to jest chyba najprawdopodobniej koniec już gry. Zrobił dziurę w pomoście, żeby kobieta się wydostała i popłynęła, a on sobie został. Tak więc trochę to wszystko dziwne. Tak, Deadlight. I co? Gra mnie totalnie zaskoczyła, tyle mogę o niej powiedzieć. Myślałem, że to będzie typowa zręcznościówka, a tu się okazał taki trochę survival horror. Zakończenie też mnie trochę zaskoczyło, tak więc najprawdopodobniej być może będzie druga część, gdzie on będzie szukał tej rodziny, bo dziwne, niby ją znalazł, niby nie. We śnie? Nie mam pojęcia. Tak więc fabułę może się zagłębię, czytając coś na ten temat. Bardzo serdecznie polecam wam tą grę, ponieważ jak widzieliście, jest dość fajna. Nie jest krótka, nie jest zbyt długa, taka średnia. Tak więc sami sobie ją ocencie, ja ją oceniam, dam jej nawet 9 punktów na 10. I już teraz zapraszam was na moje kolejne Zagrajmy My. Do zobaczenia, cześć!